Dzień dobry, nazywam się Maria Kaczmarek-Popławska. Marta Kordas. Dziś przedstawimy Państwu rolę biblioteki w tworzeniu rankingów akademickich. Postaramy określić się jej wpływ na jakość i ocenę uczelni w kraju i na świecie. Prezentacja pozwoli Państwu zapoznać się z najważniejszymi rankingami uczelni wyższych. Pokrótce scharakteryzujemy wskaźniki, jakie brane są pod uwagę przy tworzeniu tego typu rankingów. Zanim przejdziemy do prezentacji, należy wytłumaczyć, czym jest ranking. Ranking jest zbiorem elementów uporządkowanych według określonych kryteriów. W naszym przypadku będzie to zbiór uczelni wyższych. Odbiorcami tego typu rankingów są przede wszystkim absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, ich rodzice, jak i również same uczelnie wyższe, które poprzez rankingi mogą ocenić swoją działalność. Głównym celem tworzenia tego typu rankingów jest porównanie uczelni, jednak należy pamiętać, że tak jak wiele jest rankingów, tak wiele jest metod tworzenia ich. W każdym rankingu pod uwagę brane są różnego rodzaju wskaźniki i warto zwrócić uwagę też na to, że jedna uczelnia w kilku rankingach może być na dość rozbieżnych pozycjach. Teraz przejdziemy do omówienia rankingów światowych. W tym celu będziemy przemieszczać się po mapie świata do poszczególnych państw. Zacznijmy od Szanghaju, gdzie działa Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Szanghajskim. To właśnie tam powstał pierwszy międzynarodowy ranking uczelni wyższych, który po raz pierwszy opublikowany został w 2003 roku. Jest to ranking Academic Ranking of World Universities. Wskaźnikami, jakie brane są pod uwagę przy tworzeniu tego rankingu, są alumni, czyli całkowita liczba studentów, absolwentów uczelni, którzy otrzymali Nagrodę Nobla i Medal Fieldsa Award, czyli liczba pracowników uczelni, którzy otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny i ekonomii oraz Medal Fieldsa w dziedzinie matematyki, NDS, czyli liczba artykułów opublikowanych w czasopismach Nature i Science, HIC, jest to liczba cytowanych naukowców w 21 szeroko zdefiniowanych dziedzinach nauki, SCI, jest to całkowita liczba artykułów zindeksowanych w Science Citation Index Expanded i Social Science Citation Index. Oraz size, jest to iloraz 5 wyżej wymienionych wskaźników. Z Szanghaju przenosimy się do Filadelfii i do rankingu Times Higher Education, który wspomagany jest przez firmę Thomson Reuters. Ranking ten stara się ukazać w jak najbardziej wiarygodnym świetle wyniki swoich badań, biorąc pod uwagę następujące wskaźniki. Nauczanie, czyli określenie wydajności nauki i środowiska edukacyjnego z perspektywy studenta i uczelni, badania prowadzone na uczelni oraz ich wyniki w postaci publikacji naukowych, cytowania, które pobierane są z bazy Web of Science. Przy cytowaniach warto zwrócić uwagę na to, że jest to wynik tego, w jakim stopniu dana uczelnia przyczyniła się do rozwoju nauki. Przychody w branży. Wskaźnik ten obrazuje, w jakim stopniu przedsiębiorcy skłonni są zapłacić za badania prowadzone na uczelni zarówno przez studentów, jak i pracowników oraz w jaki sposób można pozyskać fundusze na prowadzenie tychże badań. Outlook International, czyli tak zwane postrzeganie w skali międzynarodowej. Tutaj brane są pod uwagę liczba studentów zagranicznych na uczelni, liczba wykładowców o randze międzynarodowej, jak i również publikacje w czasopismach międzynarodowych, najlepiej z udziałem jakiegoś zagranicznego gościa. Z Filadelfii przenosimy się do Madrytu, gdzie Najwyższa Rada Badań Naukowych od 2004 roku opracowuje ranking Webometrics. Ranking ten opiera się przede wszystkim na wskaźnikach socjometrycznych i bibliometrycznych. Bierze pod uwagę komunikację studenta z uczelnią przez internet, publikacje naukowe, informacje, jakie publikowane są na stronach internetowych uczelni oraz ogólny wygląd strony, repozytoria wiedzy, które pozwalają studentom oraz pracownikom naukowym zastąpić standardowe materiały dydaktyczne. Teraz przeniesiemy się do Paryża. W Paryżu siedzibą swoją ma komisja rankingu Ed Universal, który porównuje ponad 4000 kierunków studiów na ponad 465 uczelniach z całego świata. Ranking ten podzielony jest na 30 specjalizacji oraz na poszczególne kontynenty.
Podstawowymi wskaźnikami jest prestiż kierunków, zarobki, jakie może uzyskać absolwent w pierwszej pracy, ścieżka kariery zawodowej oraz ocena studentów i absolwentów danego kierunku. I przenosimy się teraz do Brukseli, gdzie w najbliższym czasie zostanie przedstawiony ranking U-Multirank. Jest to ranking, którego premiera planowana jest na 2014 rok. Będzie on w formie opisowej, będzie przedstawiał ponad 500 uczelni z całego świata, zarówno państwowych, jak i publicznych, prywatnych, przepraszam. Pod uwagę będzie brał następujące wskaźniki. Renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania, kontakty międzynarodowe oraz transfer wiedzy. Teraz chciałabym krótko omówić najpopularniejsze rankingi polskie. Pierwszym rankingiem jest to ranking publikowany przez Rzeczpospolitą i Perspektywy. Obejmuje 29 kryteriów podzielonych na 4 grupy. Prestiż, który interpretowany jest jako poważanie, jakim cieszą się absolwenci danej uczelni, oraz autorytet pracowników w środowisku naukowym. Siła naukowa mierzy zdolność uczelni do prowadzenia badań naukowych, warunki studiowania, czyli dostępność kadry wysoko wykwalifikowanej dla studentów, zasoby biblioteczne, komputeryzacja biblioteki, koła naukowe, organizacje studenckie oraz umiędzynarodowienie studiów, czyli liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, a także liczba studiów i kierunków w językach obcych. Kolejnym rankingiem jest to ranking publikowany przez Wprost. Jest to jeden z najstarszych rankingów polskich. Obejmuje wszystkie uczelnie z wyjątkiem teologicznych i wojskowych. Opiera się na następujących kryteriach. Zaplecze intelektualne, czyli typ kształcenia na wydziałach i kierunkach. Jakość wydziałów, instytutów w oparciu o przyznane kategorie w ramach oceny parametrycznej. Jakość kształcenia, czyli jakość programów nauczania, zaplecze informatyczno-biblioteczne, warunki studiowania, czyli baza materialna, baza socjalno-rekreacyjna, system stypendiów i nagród oraz kariera zawodowa. Tutaj analizuje się popyt na absolwentów na rynku pracy. Kolejnym rankingiem jest to ranking publikowany przez Politykę. Jest to ranking bardziej szczegółowy, gdyż obejmuje kierunki, a nie całą uczelnię. Opiera się na następujących kryteriach. Pozycja akademicka, czyli uprawnienia licencjackie, magisterskie, doktorskie, ilość grantów publicznych, polskich i zagranicznych oraz akredytacje. Potencjał kadrowy, czyli liczba utytułowanej kadry dydaktycznej, aktywność naukowa mierzoną liczbą publikacji, a także badania naukowe. Orientacja na studenta, czyli baza materialna, skuteczność nauczania języków obcych, informatyzacja uczelni. Kontakty z otoczeniem, czyli wyjazdy studentów za granicę, systemy wspierania absolwentów oraz studia podyplomowe. Selekcyjność, czyli jaki procent osób starających się o miejsce na studia zostaje przyjętych na pierwszy rok, oraz infrastruktura, czyli baza uczelni, a także wyposażenie biblioteki. Ostatnim rankingiem, który chciałabym omówić, jest to ranking publikowany przez Newsweek. Bada on wartość rynkową dyplomu. Wpływ na to, jakie miejsce zajmuje uczelnia w rankingach, mają poszczególne agendy wchodzące w skład uczelni, w tym również biblioteka. Biblioteka zajmuje ważne miejsce w strukturze uczelni i poprzez swoje działania, usługę może wpływać na promocję uczelni. Jednak kształtowanie tego wizerunku jest to proces długotrwały, dlatego ważne jest tutaj podejmowanie działań marketingowych, które mogą być w skali lokalnej i globalnej. Duży wpływ na podnoszenie prestiżu uczelni ma posiadanie repozytorium wiedzy i wydawanie własnego czasopisma, gdyż dobrze funkcjonujące i widoczne repozytorium podnosi miejsce uczelni w rankingach, zwłaszcza światowych. Szkoły wyższe mają podpisane umowy partnerskie z uczelniami, które umożliwiają wyjazdy zagraniczne. Z tego również mogą korzystać bibliotekarze. Wyjazdy te dają możliwość nie tylko wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, ale także pozwalają na promocję jednostki macierzystej.
Ważnym elementem wpływającym również na renomę uczelni są publikacje pracowników wydawane w materiałach polskich i o skali lokalnej i międzynarodowej. I tutaj duży wkład mają również bibliotekarze. Dodatkowo w bibliotekach organizowane są konferencje w skali lokalnej i międzynarodowej oraz wystawy i kiermasze, które niekoniecznie muszą być związane z działalnością biblioteczną. Na zakończenie chciałabym podsumować dotychczasowe informacje. Ranking ma ułatwić przyszłym studentom wybór najodpowiedniejszej dla nich oferty. Mimo że nie są zawsze wiarygodne, to jednak ich znaczenie będzie rosło, gdyż dają pogląd na to, co dzieje się na rynku edukacyjnym. Istotnym elementem oceny rankingowej są opinie studentów o warunkach studiowania. Dlatego też uczelnia musi podjąć wszelkie kroki w celu stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i zdobywania wiedzy. Dodatkowo działania biblioteczne nastawione na maksymalne zaspokojenie potrzeb użytkowników, maksymalne wykorzystanie zasobów, a także na utrzymanie i pozyskiwanie nowych użytkowników wpływają na poprawę wizerunku uczelni i biblioteki. W dzisiejszych czasach prestiż i renoma mają bardzo duże znaczenie, gdyż decydują o wyborze uczelni przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a także mają wpływ na przyszłą pracę absolwentów. Dlatego też uczelnia powinna starać się umacniać swoją pozycję na rynku, a także dążyć do stworzenia jak najbardziej pozytywnego i dobrego wizerunku na rynku. Dziękujemy.